Niech jadą. Te słowa 12 października 2017 roku padły z ust jednego z polityków w kierunku młodych lekarzy, jako odpowiedź na ich protesty i zarazem zachęta do wyjazdu za granicę, skoro takim tutaj źle i niedobrze. 10 dni wcześniej rozpocząłem studia na kierunku lekarskim. I już wtedy jako poważny student z urażoną dumą pomyślałem, no to pojadę. Tak mi się wtedy zamarzyło. Zobaczyć świat nie jako wakacyjną, cukierkowo-idealistyczną pocztówkę, ale zasmakować codzienności na tym ozłacanym w opowieściach zachodzie. I przyszła pandemia i pokrzyżowała te moje wielkie plany. Ale w końcu się udało. Ponad 3 miesiące studenckich praktyk zagranicznych. Austria, Belgia, Malta. Było lepiej. Było gorzej. Ale spróbowałem. Nie żałuję. Jednak jak o tym pomyślę, to od momentu, kiedy o tym zamarzyłem, a kiedy to spełniłem, minęło kilka dobrych lat. I nie było tej wielkiej satysfakcji, jaką kiedyś sobie wyobrażałem. Bo akurat wtedy miałem już nieco inny pomysł na siebie. Ale dalej ślepo brnąłem w coś, co kiedyś sobie postanowiłem. Dopiero po czasie do mnie doszło. Bartek, zapomniałeś włączyć tryb aktualizacja marzeń. No tak, bo czasami w naszych życiach pojawiają się znikąd turbulencje. Małe trzęsienia ziemi, które skutecznie weryfikują nasze potrzeby, oczekiwania, a tym samym i marzenia, które przecież kształtują cele, które później wybieramy. A ta cała zmienność czyni dla mnie życie startupem, biznesem rozwijającym się w warunkach skrajnej niepewności. A ty codziennie podejmujesz ryzyko, inwestując w nie, bez gwarancji, że to kiedyś zaprocentuje. Ale życie to nie sprint, to maraton z wieloma przeszkodami, w którym prawdziwą wartością jest plastyczność woskowa twojej odwagi do podejmowania ryzyka decyzji, których efektów przecież jeszcze nie znamy. Dlatego kiedy ktoś mnie pyta, zostać czy wyjechać, to tak jakby zapytał, co mają ze sobą wspólnego decyzja o emigracji i przysięga małżeńska. O tym, że są wieczne i na zawsze, można powiedzieć tylko tu i teraz. Więc proszę was, zapytajcie raz jeszcze, ale inaczej. Zostać czy wyjechać na ten moment? A wtedy powiem wam na swoim przykładzie. Po doświadczeniach praktyk zagranicznych i aktualizacji marzeń wiem, że chcę żyć i pracować tutaj, w Polsce. A co potem? Mam nadzieję, że przywilej wyboru i własna gotowość na zmiany. Czyli innymi słowy, albo duma, albo efekty. Bo to żaden wstyd, a raczej dowód prawdziwej odwagi przyznać się, że jeszcze raz rozważyłem wszystkie argumenty, przemyślałem za i przeciw i świadomie zmieniłem zdanie. Dlatego mam dla was propozycję. Zróbmy to razem. Tu i teraz. Zostawmy dumę i wybierzmy efekty. Czyli ciągle otwartą furtkę do aktualizacji marzeń. Dziękuję.